17 maj. Jestem na ścieżce edukacyjnej prowadzącej ze Stalowej Woli do Jamnicy. Miał być inny plan. Miałem pojechać na Leżańsk. 130 km w sumie zrobić. Ale wstałem z rana. Przeanalizowałem prognozę pogody. I zauważyłem, że dzisiaj, mimo że wygląda na razie ładnie, ale mają się rozpocząć opady deszczu. Także zmiana planów. Na razie jadę na naszą lokalną trasę treningową, tak zwaną zaświetnikiem. Zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. A później dołączę do pozostałej części mojej drużyny i pojedziemy na Sandomierz. Też ciekawa wyprawa. Miałem to zrobić za tydzień, ale odwrócimy po prostu kolejność. Oczywiście to nie jest cała trasa, jaką moja drużyna robi pętlę. Ja przyjeżdżając tutaj zawsze wybieram po prostu te elementy akurat trasy, które według mnie najbardziej odzwierciedlają moje miasto. To co, na drugą stronę, na ścieżkę edukacyjną w kierunku Jamnicy i powoli, tak żeby na godzinę 11 dojechać do Stalowej Woli, wracamy. Słyszycie to? Śpiew ptaków, cisza od samochodu. To jest odpoczynek.
puściło się, no? Wjeżdżamy do Leżańska. Jesteśmy tu przed znakiem. Zaraz będzie. Tego drugiego Leżańska. Sandomierskiego. Góry Pieprzowe. Rezerwat przyrody Góry Pieprzowe. Położony jest niedaleko Sandomierza. Już rozstawione maszty 5G. Ja tam nie zjeżdżałem rowerem. Nie wiem, bo tu na wiosnę najpierw. Nie mają wiosny, bo jest, ale lepiej radę pojechać na wiosnę, jak wszystko widać. Teraz to tam byś nie wiedział, co się dzieje. Kamil, pamiętasz, to bo wcześniej sznurków nie było. No. Wiesz, to te sznurki to są z tego roku. A tu jaka hopa fajna, patrz. Od razu jedziesz, kurwa, na drugą serpentynę się wbijasz, jak je rozbędziesz. Tam jest najfajniej, o tam jakbyśmy pojechali, ale kurde jest po deszczu znowu. Gdzie? O tam, co są te skałki. Tam jest fajna trasa. No od dołu, jak... Tak, może, ej, chyba, pełna że błota. No. Znaczy pojedziemy na górę, objedziemy to i spadamy, nie? Dobra. To tak kurde, wiesz, że w naszym kierunku, bo popatrzcie po prostu. Myślę, że ona szybciej przyjdzie. To nie ma tragedii. Chociaż może też ona zobaczy. Ja myślałem, że jeszcze coś tutaj dobrego zjemy, pijemy. Motocykle? Tak, tak, myślałem. Nie, to nie duże, nie. Za mną ratusz w Sandomierzu, dotarliśmy. Start będzie za chwilę. Szykuje się, tutaj widzę drużyna jakaś do startu. Chyba jakieś zawody lokalne. No a na co to nie są? To co? Start! Musimy niestety zrobić szybką ewakuację z Sandomierza.
Za nami goni chmura deszczu, prawdopodobnie burzowa. Jesteśmy ubrani na krótko, bo bluzę zostawiłem u Wojtka, więc lepiej nie zmoknąć, zwłaszcza że za tydzień urlop i województwo świętokrzyskie rowerem. Thank you.